Hej, witam was bardzo serdecznie, moje drogie koleżanki i drodzy koledzy. Dzisiaj z psem i jeszcze nie wariuję. Ja jestem trochę niewyraźna, mój głos też jest taki trochę niewyraźny, dlatego że jestem przeziębiona. Miałam plan leżenia w łóżku, ale ja nie potrafię leżeć w łóżku. Więc stwierdziłam, że nagram wam film na temat moich prezentów. Założyłam swój pomarańczowy sweter, nałożyłam kilo tapety i mam nadzieję, że przebrniemy przez ten film. To jest taki luźny film. Rzeczy, które wam pokażę, to będą to głównie prezenty urodzinowe czy świąteczne. Ciężko stwierdzić, bo mam urodziny w trakcie świąt i imieniny. W tym roku moja rodzina i moi przyjaciele byli bardzo hojni i dostałam dużo biżuterii. Także co, zacznę może od tego, co mam na sobie. Często pytacie, często dodałam dwa filmy od nowego roku, ale w obu zadawaliście mi pytanie, skąd mam tą bransoletkę i na Instagramie też. Mam tutaj taką delikatną bransoletkę, zobaczcie. To jest srebrno pozłacane, z tego co wiem. I to jest taka delikatna bransoletka na łańcuszku. Ona tu ma kółeczko, serduszko i jakąś kropeczkę. Coś całkowicie minimalistycznego, coś w moim stylu, bo ja lubię taką biżuterię. Delikatną, złotą, złoto to jest mój kolor. I ta bransoletka, słuchajcie, nie jest żadnej sieciówki. Ona była, z tego co wiem, kupiona w Tarnowie, że jest tu sobie w Tarnowie, w Świcie na Dole. I do tej bransoletki dostałam również w zestawie kolczyki. Takie maniunie, delikatne, pozłacane serduszka, które są właśnie do kompletu z tą bransoletką. Także ten komplet dostałam od Pati, od mojej psiapsiłki z liceum, także bardzo serdecznie ci, kochana, dziękuję, jeżeli oglądasz. I powiem wam, że odkąd dostałam tę bransoletkę, to cały czas w niej chodzę. Kolczyków jeszcze nie miałam okazji założyć, ale powiem wam, że odkąd mam te kolczyki, to są złote koła. Może ja wam pokażę, jest bliska. Usiądź sobie obok. To są kolczyki całe ze złota, koła. I te kolczyki dostałam od mojej mamy. O, mam nadzieję, że to je widać. To są takie średniej wielkości kolczyki z takim jakby trochę wytłaczanym wzorem w takie paseczki. I też wam powiem, że odkąd je dostałam, to też ich nie ściągam, cały czas w nimi śpię. I to jest właśnie zaleta złota, że można w nich po prostu żyć cały czas. Można nie się kąpać, nic nie czarnieje. Kocham koła każdego rozmiaru, ale najlepiej się czuję właśnie w takich średnich, nie za małe, nie za duże, nie za grube, nie za cienkie. Coś się dzieje na tym uchu, nic szczególnego, ale zawsze coś tam się błyszczy. Kolejna rzecz, którą wam pokażę, jest to pierścionek, który kupiłam sobie sama. Też pytajcie o ten pierścionek, pokazywałam go też na Instagramie. I ten pierścionek akurat pochodzi ze znienawidzonego przeze mnie apartu. Historia tego pierścionka jest taka, że szukaliśmy z Matim obrączek, mierzyliśmy jaki chcemy styl, to tamto. I ja sobie właśnie wymyśliłam, że chciałabym, żeby moja obrączka była wysadzana jakimiś cyrkoniami, diamentami, brylantami, nie wiem, czymkolwiek błyszczącym. Ale słuchajcie, jubiler, który będzie nam robił te obrączki, powiedział, że nie poleca mi obrączki z wysadzanymi kamieniami, dlatego, że taką obrączkę nie da się albo bardzo ciężko jest powiększyć albo pomniejszyć. Więc doradził mi, jeżeli chciałabym mieć obrączkę taką symboliczną, to najlepiej, żeby wybrać gładką, a pierścionek to mogę sobie kupić. No i zaczęło się poszukiwanie tego pierścionka, takiego jakiegoś wysadzanego, do połowy. Zależało mi na tym, żeby te kamienie były do połowy, dlatego, że to jest po prostu wygodniejsze. Szukałam najpierw u różnych takich lokalnych jubilerów, ale ja mam wielkiego palucha i ciężko po prostu było znaleźć coś w moim rozmiarze. No i byłam z siostrą w galerii. Już wychodzimy i tam był apart. Ja mówię, dobra, chodźmy do tego apartu, może tam coś znajdzie. No i słuchajcie, znalazłam pierścionek. Nie do końca jest taki w 100% jak chciałam na początku, ale bardzo mi się podoba i go koniec końców wzięłam, bo to jest taka obrączka wysadzana właśnie kryształkami, cyrkoniami chyba, złoto. Także ona nie jest całkowicie gładka, nie z obrączką, tylko ma takie malusie serduszko. I powiem wam, że jak na apart, to ta obrączka nie była droga, pierścionek, bo kosztował 350 zł, więc jak za złoto, to nie jest tak źle. Ale z tego, co słyszałam, to niestety jakość w tych sieciówkach kruków jest i w tych apartach nie jest tak dobra, jak na przykład właśnie u innych jubilerów. Dajcie znać, czy to prawda. Nie wiem, czy próba złota jest mniejsza, czy coś, czy te kamienie są jakieś takie, nie wiem jakie, byle jakie, o, ale
ogólnie pierścionek bardzo mi się podoba i mi się właśnie podoba to w tym pierścionku, że jest taki delikatny, coś tam się dzieje, coś się błyszczy, ale jest taki, wiecie, ale nie jest taki nachalny i wielki, także też na pewno bardzo często będziecie mnie widzieć w tym pierścionku, bo go uwielbiam. Ja go pokazałam na Instagramie, to wysyłałyście mi, że też macie ten sam pierścionek. Kilka z Was nawet kupiło ten pierścionek, jak zobaczyłyście go u mnie, bo to był właśnie okres świąteczny i jeszcze Wasi partnerzy nie mieli pomysłu na prezent i kilka z Was zażyczyło sobie właśnie ten pierścionek, także fajnie. To nie jest koniec biżuterii, dlatego że kolejną rzecz, którą dostałam tym razem od mojej siostry, jest to naszyjnik, ale to już przynajmniej wiem skąd jest, bo jest z sezamu. Coś takiego. Ja uwielbiam zielony kolor, kocham i zwłaszcza w połączeniu ze złotem, więc siostra bardzo dobrze mnie zna. Jeżeli ktoś szuka czegoś właśnie takiego minimalistycznego w takim stylu i to nie jest szczere złoto, to jest chyba srebro pozłacane. Także jeżeli ktoś szuka takiej minimalistycznej biżuterii, to zobaczcie sobie właśnie do sezamu, bo tam naprawdę jest duży wybór. Coś od mojej siostry, co już zauważyliście na Instagramie, jest to gumka do włosów. Jest to, co się nazywa scrunchie, coś takiego. Gumka do włosów, taka frotka na lata 90, która jest w moim kolorze, czyli zielony kolor i do tego ma tutaj perły. Wysyłaliście mi, że ta frotka jest w H&M-ie, ale mnie się zdaje, że moja siostra nie kupiła tego w H&M-ie, tylko w jakimś sklepie po prostu. Ale podobno w H&M-ie te frotki są. Ale myślę, że jak wpiszecie po prostu frotka z perełkami, to Wam dużo takich wyjdzie, więc zobaczcie. I powiem Wam, że ona jest tak wygodna, można w tym spać, można w tym związywać włosy, te włosy się nie odgniotą, jest po prostu wygodna. Mam tu perfumy, ale nie mogę sobie przypomnieć, czy Wam go pokazywałam w daily vlogu, czy nie. Perfumy od Mattiego to jest Jo Malone Wood Sage and Sea Salt. Bardzo ładny, świeży zapach, troszeczkę, teraz jestem chora, w ogóle nie czuję, jak one pachną, w ogóle nie mam smaku, nie wiem w ogóle jak co smakuje, jak co pachnie, ale to jest taki świeży zapach, trochę mi się kojarzy z tym zapachem Aqua di Alps, co kiedyś miałam z takiej niszowej firmy i kojarzy mi się troszeczkę nutą z Light Blue, więc taki świeży pranie, cytrusy, ale niestety ten zapach nie jest trwały. I nie wiem, czy ten zapach nie jest trwały na mnie, czy ten zapach nie jest trwały, bo tak dobrze ze mną gra, że go nie czuję, bo tak też jest. To jest też woda kolońska. No ale trochę jestem rozczarowana tą trwałością, więc nie wiem, czy ponownie kupię, bo nie trzyma się zbyt dobrze, ale jest tak wspaniałe, no to jest taki idealny dzienny zapach. Jeżeli jeszcze nie wąchaliście, to zobaczcie sobie, a jeżeli ktoś z Was miał, to dajcie znać, czy Wam się długo trzyma, dlatego że ja mam wodę kolońską z Jo Malone, ta Pomegranate Noir i ona mi się bardzo dobrze trzyma, natomiast to niestety nie. Ogólnie zapachy Jo Malone są bardzo ładne, każdy znajdzie coś dla siebie, ale tak jak mówię, ten zapach to jest taki trochę niewypał, aczkolwiek no nic nie czuję. Nic, zero. Czyli jeżeli są to osoby, które znają ten zapach, mogą mi polecić coś w tym stylu. Coś trwałego, coś świeżego, cytrusowego, ale też pranie i kwiatowe. Coś takiego. Polecajcie coś w tym stylu. Chętnie sobie poczytam i może zmienię na coś innego, ale zapach jest cudny, tylko nie trwały. O nie, kłamałam z tą biżuterią. Jeszcze jest jedna rzecz, którą dostałam od pani moderator, za co bardzo dziękuję. Paula bacznie pilnuje na moich live'ach, bardzo dziękuję. Za ten prezent przyjechałam je odwiedzić. Jest to biżuteria marki U7, U7 Jewelry. I to są, słuchajcie, takie kolczyki łańcuchy. Bardzo oryginalne i ładne. Super to wygląda. Paula mówi, że chciała mi kupić łańcuch, ale widziała, że już dostałam w prezencie, więc mam takie kolczyki. Na pewno będę je nosić, bo są naprawdę super. Takie, powiem Wam, że niby proste, ale rzadko spotykane. Także to jest marka U7. Bardzo dziękuję, są mega. Jeszcze jeden prezent od mojej siostry. Jest to masło do ciała. To jest masło do ciała włoskie. Do Natura Argan. Crema Polifunzionale Nutriente. Coś takiego. Balsam również został zakupiony w świcie dla osób z Tarnowa na dole. W sklepie z upominkami, tam jest chyba też kwiaciarnia, przy tylnym wejściu świtu, tam jest mydlarnia, takie pierdółki, wiecie, mydła, kwiatki, dekoracje, no i też mają selekcję takich kosmetyków naturalnych i powiem Wam, że to masło jest super, ja już go używałam. To masło kosztuje 60 zł, bo byłam później z koleżanką, która szukała prezentu dla kogoś i ja właśnie jej poleciłam kup właśnie to masło, bo ja je mam i super się sprawdza. Nie wiem jak pachnie w tym momencie, bo nic nie czuję, ale pachnie tak słodko, ale luksusowo. To nie ma silikonów, parabenów, PEG i oleju mineralnego,
Także jeżeli szukacie dobrego składu w masie, to jest naprawdę coś fajnego, ale nie wiem, czy to jest ogólnodostępne wszędzie, jestem ciekawa. Spróbuję poszukać Wam tego na necie, ale to masło obłędnie pachnie, tak słodko, no nie czuję, ale słodko i świeżo zarazem. Słodko, ale tak luksusowo, że jak nakładacie to na ciało, to jesteście w spa. A jeszcze nie jest testowany na zwierzętach. Super Moisturizing Body Treatment. Super, i to jeszcze ma tonować. O! I ujędrniać, także o tego nie doczytałam. Czyli takie super masło. Ja Wam bardzo polecam, fajnie pachnie, ale nie znam tej marki. Jestem ciekawa, czy Wy znacie. Kupiłam sobie w Hebe sery Pure by Clotchy. I to jest tak naprawdę mgiełka do wszystkich rodzajów cery, hydrolat z lawendy i ekstrakt z lnu. I ja nie wiedziałam, że Clotchy ma właśnie taką serię Pure, naturalną i tańszą, dlatego że to są dość drogie kosmetyki. A ja ten tonik kupiłam właśnie w Hebe na jakiejś promocji. Czy to był za połowę ceny, nie pamiętam, ale kosztował około 20 zł. I bardzo dobrze mi się sprawdza, ja sobie po prostu psikuję tą twarz jako tonik po myciu, ale też w ciągu dnia sobie lubię nim psiknąć. Zwłaszcza teraz jak grzejemy i ta skóra jest taka przesuszona. Więc jeżeli szukacie czegoś delikatnego, naturalnego, to jest to bardzo fajny produkt. I ostatnia rzecz, słuchajcie, pokażę Wam ostatnią rzecz. Kalendarz, dziennik od Karolci z kanału Brave Ave, za który bardzo dziękuję. Jest przepiękny. Słuchajcie, mam teraz dwa kalendarze, bo mam jeden kalendarz od Karoliny ze Stylizacji TV i teraz mam ten drugi i będę musiała sobie jakoś rozdzielić te kalendarze, żeby w jednym robić coś, a w drugim coś, bo oba są fajne. Ale ten właśnie dostałam od Karolci. To jest marka Powidoki. To jest ma polska marka, to jest napisane w Warszawie, czyli Warszawa. Zobaczcie, jakie on ma w ogóle tutaj strony. Złoto, czyste złoto. W ogóle tak jest insta-friendly ten dziennik. On jest bardzo solidny, jest tak jak taka księga. Na początku ma tutaj czarne kartki. W środku to jest taki jakby stary, zżółkły papier, co mi się podoba. No nie wiem, jakoś tak te kartki się fajnie przewraca. Ale to, co jest fajnego w tym dzienniku, to jest to, że na każdy dzień macie dużo miejsca. Także tu macie wtorek, środa i dużo miejsca do zapisywania. I na samym końcu to był dobry dzień, ponieważ... I tu sobie możecie wpisać, dlaczego to był dobry dzień. Ma tutaj też dwie tasiemki jako zakładki. Czysta przyjemność patrzeć na ten dziennik i w ogóle zapisywać w nim rzeczy. Także tu macie też zwykły taki kalendarz. Macie tutaj podsumowanie na najbliższy rok, jeszcze tego nie wypełniłam, słuchajcie, ale już zaczęłam sobie tutaj wpisywać i stwierdziłam, że tutaj będę sobie zapisywać wszystko związane ze ślubem, a właśnie w tamtym kalendarzu od Karoli chyba będę sobie zapisywać YouTube'owe rzeczy, ale jeszcze nie wiem. Ale muszę się szybko zastanowić, bo już mamy styczeń. Jeżeli macie czyjeś urodziny albo szukacie jakiegoś właśnie prezentu konkretnego, praktycznego, to polecam Wam właśnie taki kalendarz albo Karoliny, oba są naprawdę fajne. I tak naprawdę to było na tyle. To są wszystkie, może nie wszystkie prezenty, bo już mówiłam wcześniej, że widzieliście wcześniej inne prezenty w ostatnich vlogmasach. Bardzo dziękuję za wszystkie prezenty. Jest mi naprawdę niezmiernie miło mieć takich wspaniałych ludzi wokół mnie, którzy mnie wspierają i tak rozpieszczają takimi fajnymi prezentami. Jeżeli jest tu ktoś nowy i film się spodobał, to zapraszam do subskrypcji, do uderzenia w dzwon. Filmy pojawiają się teraz wtorek, czwartek, sobota plus niedziela live o godzinie 18 polskiego czasu pojawiają się filmy, a live o godzinie 11 polskiego czasu. Więc to tyle z ogłoszeń parafialnych. Do usłyszenia w kolejnym filmie, buziaczki. Idę się kurować. Nara.